Cześć, witam Was na Dodry. Nazywam się Michał Zygmunt, jestem muzykiem, łowcą dźwięków. Mieszkam, żyję i tworzę nad Odrą od wielu lat. Ta rzeka jest moim przewodnikiem, jest moją inspiracją artystyczną, tworzywem, w którym się rozpływam. I dziś za namową Roberta, który reprezentuje całe plemię ludzi kochających tę rzekę i nas, którzy chcieliby widzieć tę rzekę w lepszym traktowaniu niż jest traktowana obecnie. Jest oczywiście cały temat związany z osobowością prawną dla tej rzeki. Ja tę rzekę od wielu, wielu lat widzę jak wielki nie tylko organizm, ale jak wielką istotę, która tak jak i my złożona jest z milionów różnych procesów, jest wielkim ekosystemem bardzo wielu przeróżnych zjawisk i z pewnością zasługuje na dużo większą uwagę, szacunek i rozwagę w jej traktowaniu niż cały czas to robimy. O tym wszystkim pewnie wiecie o tym, że sytuacja na Odrze wciąż jest właściwie katastrofalna, bo pomimo wszystko, mówię tutaj oczywiście o tym czasie po katastrofie, pomimo naszych nadziei niewiele zrobiono, żeby zmienić faktyczny stan i żeby zapobiegać w przyszłości takim sytuacjom. No my oczywiście, ludzie zaangażowani w te sprawy, jak i wielu mieszkańców nad Odrza, oczekuje konkretów od nowej władzy, tego, żeby zmienić traktowanie tej rzeki. Jest też pewnie przestrzeń na uznanie osobowości prawnej dla tej rzeki, bo z pewnością traktowanie jej w Ministerstwie Infrastruktury jako zasób infrastruktury to na pewno tym rzeka nie jest, znaczy jest dla biznesu, ale nie jest dla nas, mieszkańców Nadodrza i użytkowników tej rzeki, bo obiecując to wszystko, co się obiecywało przez lata, wspiera się wielki biznes, a nie nas, mieszkańców. My chcemy żyć nad zdrową, czystą, zieloną rzeką, która taka jest, jeśli tylko przestaniemy ją, albo taka się stanie, w momencie, kiedy przestaniemy ją po prostu zatruwać, kiedy przestaniemy ją w taki chory sposób regulować. Wiele ostatnich lat, kiedy tak naprawdę nic nie działo się na Odrze, pokazało, że mimo swoich przeobrażeń, bo pamiętajmy o tym, że Odra jest rzeką już przeobrażoną przez człowieka i to jedną z bardziej przeobrażonych rzek w Europie, to wystarczy kilka lat albo kilkadziesiąt lat naszej nieuwagi i okazuje się, że miejsca bardzo szybko wracają do swych naturalnych właściwości, te ekosystemy bardzo, bardzo szybko się odbudowują. Rzeka Odra była wielokrotnie truta, choćby lata 70, 80 XX wieku. Kto pamięta, a ja pamiętam, ten wie, co to znaczy śmierdząca i zatruta rzeka. No, okazało się, że nie było trzeba wiele czasu, żeby ta rzeka odbudowała się i żeby zaczęła tworzyć od nowa życie na takim poziomie, jakiego nie widziała przynajmniej przez 100 lat wcześniej, więc to pokazuje potencjał tej rzeki. To daje oczywiście nadzieję, to daje optymizm, ale czy tak się stanie? No wszystko zależy od nas. Wierzę w to, że jako społeczność mamy środki i możliwości nacisku na rządzących, a na pewno tą naszą tarczą jest wiedza, znajomość tej rzeki. No i to, że jesteśmy stąd, że mieszkamy tutaj i że mamy wizję tej rzeki i chcielibyśmy być przez ludzi, którzy decydują, traktowani poważnie w momencie, kiedy dokonuje się jakichś wyborów związanych z jej przyszłością. Ja przypominam, że teraz poprzedni rząd nabił specustawę i przyjął tą specustawę, która w żaden sposób nie posłuchała nas, ludzi mieszkających tu nad rzeką. Przypominam, że to my sprzątaliśmy ryby i śmieci po katastrofie i całą tą śmierć, która została, która się tutaj stała. No właśnie, ale kiedy przychodzi o decydowaniu o jej przyszłości, to już nikt nas nie pyta. No czas zmienić te proporcje. Dobra, to dosyć o tej stronie związanej z teraźniejszością rzeki. Czas na
opowieść dźwiękową. Długo zastanawiałem się nad tą formą, w jaki sposób zabrać Was tutaj nad rzekę i pokazać Wam, na czym polega fenomen Odry. Bo to, co mówiłem wcześniej, czyli to, że ta rzeka mimo regulacji, mimo zniszczenia, mimo zatruć, ona wciąż i wciąż pozostaje dziką rzeką. Ale przyjrzyjmy jej się, albo przysłuchajmy jej się troszkę bliżej, troszkę mocniej. Ja teraz w kilku bądź kilkunastu zdaniach opowiem o rzece. Zachęcę Was do przesłuchania trzech albumów dźwiękowych, które w moim odczuciu dobrze opisują albo prezentują dźwiękowy fenomen tej rzeki. Oczywiście jest to jakiś wycinek tych nagrań. No dobra, ale wrócimy do nich. Wyruszmy więc na dźwiękowy szlak Odry. Dźwiękowy szlak Odry, czyli szlak wiodący od źródeł aż do ujścia, w którym jest masę miejsc, takich jak te, które no wciąż są wielkim bastionem rzeki, wielkiej rzeki, wielkiej przyrody. Oczywiście to nie jest jedyny obraz Odry. To, co mówiłem również wcześniej, że Odra jest rzeką mocno zindustrializowaną, zamieszkałą przez ludzi bardzo blisko, dlatego uregulowaną, dlatego będąca wcześniej drogą wodną, po której toczył się taki regularny transport w dawnych czasach. No więc jest rzeką przeobrażoną, a jednocześnie i ten wpływ jakby dźwiękowy człowieka jest po prostu tutaj potężny, nie czarujmy się. No dobra, przyjrzyjmy się od samego początku. Odra na swoich pierwszych kilkudziesięciu kilometrach jest rzeką górską. Wypływa z Gór Oderskich, zaczyna na wysokości 600, chyba 50 metrów, zaczynają się jej źródliska, które przez pierwsze kilkadziesiąt kilometrów są rzeczywiście górskim potokiem, który staje się coraz większy i który paradoksalnie jest absolutnie dziki i niedostępny, bo jest tam poligon wojskowy. I kto był, ten wie, że wejść nie jest łatwo, ten poligon jest czynny, nie jest to proste, więc ta rzeka pozostaje właściwie nietknięta ręką człowieka, mimo że sam teren, no albo właśnie dlatego, że teren jest niedostępny, to ta rzeka jest wspaniała. No i rzeczywiście jest górską rzeką. Wspaniałe są te opowieści, jak ludzie na początku XX wieku przyjeżdżali i pokazywali ludziom mieszkających w Górach Oderskich zdjęcia na przykład portów we Wrocławiu albo w Szczecinie. Oni patrzyli i mówili, to jest ta sama rzeka, ten sam potoczek, który płynie za naszymi oknami. No właśnie, ale tak wyglądają początki każdej wielkiej rzeki. No właśnie, no i teraz Odra przepływa granicę czesko-polską i są tam dwa ostatnie meandry, bo to miejsce, to były takie miejsca, gdzie właśnie rzeka po wypłynięciu z tego górskiego odcinka rozlewała się i zwalniała i zaczynała potężnie meandrować. Oczywiście ten cały teren, jak cała pierwsza część Śląska Odry, jest po prostu rzeką skaskadyzowaną, przeobrażoną. Nie ma nic wspólnego, właściwie już nic z kanałem, jakby ze swoją naturalną rzeką, natomiast tam właśnie na granicy polsko-czeskiej możemy zobaczyć taką niewielką pozostałość, nazywa się to graniczne meandry Odry. No i rzeczywiście z jakiegoś tam rodzaju rezerwatem jest dosłownie dwoma albo trzema meandrami z dziesiątek, które tam po prostu były. Jeśli się przyjrzeć mapom, to widać jeszcze resztki i widać w terenie dokładnie, jak ta rzeka tam się wiła. No właśnie, i śląska część, czyli jakby ta część zindustrializowana, ciągnąca się od Koźla, czy tam Raciborza, Koźla i później Opola, Wrocławia, aż do brzegu dolnego, do Malczyc, to jest rzeka skanalizowana, oczywiście za Wrocławiem już coraz bardziej dzika, ze względu na to, że tamte prace były robione na samym końcu. No jest to rzeka, w której słychać człowieka, słychać miasta, słychać śluzy, słychać cały ten ruch. No, mimo że jest to spory odcinek i jest on skanalizowany, nie widać tam wielkiej żeglugi, więc cała ta opowieść, że jak my tu Wam skanalizujemy Odrę, to będzie wielka żegluga, no tam się właśnie wysypuje, bo tej wielkiej żeglugi tam nie ma, mimo że niby wszystko jest, nie? To, co by się chciało robić dalej, tylko nie ma tej wielkiej żeglugi. No, ale tak chyba po prostu już jest. W każdym razie jest to rzeczywiście rezerwat takich dźwięków takich industrialnych, są oczywiście miejsca przyrody, ale nie są to takie miejsca, które możemy spotkać w tej następnej części Odry, czyli kiedy miniemy Malczyce, miniemy ostatni stopień wodny, to wpływamy
w Krainę Łęgów Odrzańskich, czyli jeden z najwspanialszych odcinków Odry, ostatnie takie lasy łęgowe, lasy, które czekają na wodę po to, żeby rozlewała się do nich, zostały nawet pozostawione przez ludzi, którzy regulowali tę rzekę jako właśnie miejsca, gdzie woda się bardzo szybko podnosi i potrafi się tam rozlewać. No Łęgi oczywiście od wielu lat usychają, nie tylko z powodów zmian klimatu, ale z powodów niewykonywania decyzji środowiskowych przez Wody Polskie, czyli zarządcy stopnia wodnego w Malczycach. Tak się dzieje, że kiedy grodzimy rzekę, to poniżej dzieje się tak potężna erozja, że po prostu woda, a właściwie dno rzeki cały czas jest wymywane i jest coraz niżej, więc żeby woda wylała się do Łęgów, to potrzeba po prostu wielkiej wody powodziowej. No jeszcze państwo nie widzi tego, co się dzieje, kiedy zalewalibyśmy świadomie te Łęgi, gdybyśmy pozwalali tej wodzie się tam dostawać, bo ona, nie przeszkadzając nikomu, po prostu magazynowałaby się, odkładałaby się tam. Co to daje? No daje to to, że po prostu Łęgi Odrzańskie są wielkim rezerwatem ptactwa. Przez cały rok można słuchać tam wielkich koncertów przyrody. Jest to kraina przede wszystkim dla mnie dźwiękowo łabędzia krzykliwego. Krzykliwego łabędzia, który pod koniec lat 80. wrócił właśnie tam, w Bełczu. Grzesiek Bobrowicz zaobserwował jego pierwsze gniazdo. Tych ptaków nie było nad Odrą przez dziesiątki lat. I wróciły i w Łęgach Odrzańskich rzeczywiście, w pobliżu ujścia Baryczy, no stworzyły takie miejsce, gdzie zimą zimuje ich tam setki. Wiosną składają, są nawet gniazda lęgowe, więc jest to rzeczywiście kraina łabędzia krzykliwego. Kto słyszał dźwięki i nawoływania łabędzi krzykliwych, no, mam nadzieję, że zapoznacie się z tymi linkami, które i z tymi nagraniami, które wam tutaj podrzucę, i tam są nagrania łabędzi krzykliwych. Jeden z moich najcudowniejszych dźwięków, poświęciłem album Cygnus, czyli łabędź, tym właśnie dźwiękom. Syrenie, nawoływania w nocy, kiedy one się zbierają, bo w ciągu dnia żerują na polach i w nocy wracają na zamarzniętą, zamarzającą rzekę, bo to zimowe okresy, kiedy je spotykamy. I to nawoływanie po prostu tych ptaków, bardzo głośnych, ale też bardzo pięknych, bardzo melodyjnych, te interwały, w których słyszymy całą naszą kolebkę naszej muzyki ludowej, słyszymy tam frazy z oberków, z tego wszystkiego. Przecież ludzie przez setki, jeśli nie tysiące lat słuchali tych dźwięków, nie scrollowali Facebooka czy Instagrama, tylko po prostu siedzieli w miejscach, w których żyli, i słuchali tych dźwięków. Są też w Łęgach oczywiście żurawie, są też gęsi, te wszystkie zimowe dźwięki, których tu jest nad Odrą, nad całą Odrą sporo, dlatego że Odra staje się taką zachodnią rubieżą, gdzie ptaki zimują po prostu, czyli na przykład żurawie, które ze wschodu przylatują, najczęściej wybierają linię Odry jako miejsce, w którym próbują przeczekać tę zimę po to, żeby jak najszybciej wrócić na swoje miejsca lęgowe, kiedy nadejdzie przedwiośnie. No więc pójdźmy dalej, minimy Głogów, wpłyńmy w lubuską część Odry, Bytom Odrzański. Niezwykła kraina, Odra coraz większa, przyroda coraz wspanialsza, lasy łęgowe ciągnące się do Gosthorza, czyli tutaj, gdzie jesteśmy, to są okolice Krosna Odrzańskiego. Za chwilkę Odra stanie się graniczna na 20 km poniżej. Ujście Nysy Łużyckiej rozpoczyna właśnie ten graniczny polsko-niemiecki odcinek Odry. No i tam, i tak jak i tutaj, to już właściwie od tych Malczyc to są setki kilometrów po prostu rzeki, która powinna stać się rezerwatem, wielkim parkiem narodowym po prostu, bo jest to raz, że miejsce, które musimy chronić, bo od tego zależy nasza przyszłość. Drodzy Państwo, przyszłość będzie toczyła się o wodę, a nie o transport, a nie o barki, nie? Więc jakby zadbajmy o to, co jakby popatrzmy na prawdziwe wyzwania, i prawdziwym wyzwaniem będzie woda. I jest woda, staje się woda. Kto jest na rzece, ten widzi, że tej wody po prostu nie ma, nawet jeśli chwilowo jest, to tak naprawdę większość czasu jej nie ma. Kto studiuje przepływy i poziom wody ostatnich na przykład 100 lat, wie, że mamy się po prostu czego obawiać. No właśnie, wróćmy jednak do dźwięków. No więc jesteśmy na tej pięknej, wspaniałej, wolnej Odrze. Te wszystkie dźwięki usłyszycie w tych pracach, które wam dam. No i dopływamy do ujścia Warty. Jest to taki ważny przełom, bo dwie wielkie rzeki, Odra i Warta, łączą się ze sobą, tworząc jedną wielką rzekę. I tak naprawdę, kiedy się płynie łodzią, to widać wielką różnicę między rzeką
przed ujściem Warty i poniżej ujścia Warty, bo po prostu ilość wody, którą Warta dostarcza, jest potężna. Oczywiście jest to też odcinek przeobrażony, jak całe ujście Warty, jak cały odcinek poniżej. Prace Fryderyka, cesarza po prostu i jego ludzi spowodowały kompletne przeobrażenie tych odcinków. Tam dalej był Oderbruch, czyli takie miejsce, gdzie podobno łodziarze jak płynęli, to na 3 dni wpływali tam w lasy, po prostu w potężne lasy, gdzie nie było jednego nurtu rzeki, tylko wiele, gdzie trzeba było po prostu wielkiej odwagi, wielkiej wiedzy, żeby przebywać te odcinki. No te wszystkie miejsca zostały zmeliorowane, poniżej dalej właśnie po rzece w kierunku rozlewisk ostrzyneckich. No to są już takie największe skupiska ptaków. Teraz o tej porze roku, zimą, są tam dziesiątki tysięcy ptaków, gęsi, żurawi, łabędzi, które bielików, no może nie w tysiącach, ale jest ich tam po prostu sporo. I te wszystkie wielkie koncerty przyrody właśnie tam, na Bielinku. No i później na Międzyodrzu, czyli miejscu, któremu też chciałbym poświęcić tutaj chwilę razem z przyjaciółmi. Staramy się uczynić Międzyodrze, czyli takie miejsce już w tym dolnym odcinku, czyli ujściowym przed Szczecinem, poniżej Widuchowej, która jest południową bramą tego Międzyodrza. Jest taki potężny odcinek, który również jest wynikiem przeobrażeń, ale bardzo przypominam tą funkcję, miejsce, które tam przez tysiące lat po prostu funkcjonowały, czyli potężnych rozlewisk, kanałów, takiego miejsca zupełnie niedostępnego dla człowieka. Na przykład od XX wieku ten teren został przeobrażony, ale w taki sposób, żeby nadal czynić rzekę po prostu użyteczną dla ludzi. No więc może się tam rzeka rozlewać, niczego tam się nie buduje i Odra rozszerza się na 2 koryta. Jest Odra wschodnia, czyli ta, którą płynie, i Odra zachodnia, która opływa to Międzyodrze i to wszystko jakby spotyka się za Szczecinem w Stoce Odrzańskiej. Tam Odra uchodzi do Zalewu Szczecińskiego i Międzyodrze jakby kończy się swoim jakby północną granicą właśnie na granicach miasta Szczecin. No jest potężnym rezerwatem przyrody. Walczymy o park narodowy, który powinien być pewnego rodzaju nagrodą albo pewnego rodzaju oddaniem przestrzeni nam wszystkim, bo ochrona przyrody to sprawa, która tyczy się nas wszystkich. Mocno działamy, głęboko wierzymy i widzimy, że szanse na utworzenie tego parku są bardzo duże. Warto chronić ten obszar, bo to obszar, który jest po prostu cenny przyrodniczo. Jest to obszar, który rzeczywiście pokazuje pewien wycinek rzeki, bo nie cały, to nie jest cała dolina rzeki. Ja też to często powtarzam, że nie myślmy o rzece tylko jako korytarzu, którym płynie woda. Rzeka to jest dolina, to jest potężny korytarz ekologiczny, który jest czymś więcej niż tylko samym nurtem. Tak jak Międzyodrze jest też tylko jakąś częścią rzeki, natomiast bardzo ciekawą, bardzo interesującą, bardzo łatwą do tego, żeby móc w nieinwazyjny sposób po prostu dotykać tego, przeżywać to wszystko, obserwować to wszystko. Drewniane łodzie, ja tak sobie to wyobrażam. Kanały Międzyodrza, drewniane, tradycyjne łodzie pychowe, którym po prostu w ciszy niewielkie grupy po prostu pływają po kanałach, bo tylko w taki sposób można właściwie zwiedzać to Międzyodrze. Soczewki akustyczne, żeby móc słuchać dźwięków Odry. No właśnie, to jest przyszłość. I to jest też to coś, co powinniśmy oddać Odrze. Gdybym ja był decydentem, objąłbym Parkiem Narodowym obszar przynajmniej od Malczyc do Szczecina, bo wiem, co tu jest po prostu i wiem, co warto chronić, ale rozumiem, że to jeszcze na tę chwilę jest zbyt radykalne. No więc dobrze, więc zacznijmy od Międzyodrza. Drugim miejscem na pewno powinny być Łęgi Odrzańskie i jego dolnośląski odcinek między Malczycami a Głogowem. Z pewnością nieutworzenie tam rezerwatu przynajmniej jest po prostu lekkomyślne z punktu widzenia przyszłości. No właśnie, jesteśmy na Międzyodrzu, w Parku Narodowym, do którego Was zapraszam. Mam nadzieję, już w tym roku będziemy się cieszyli jego otwarciem. Jesteśmy w Szczecinie. W Szczecinie, no, mieście, które wyrosło na rzece Odrze, wyspy, jezioro Dąbie. No, kto zna Szczecin od strony wody, ten wie, że nie ma drugiego takiego miasta w Polsce. Tak klimatycznego, wspaniałego i zanurzonego w rzece. Roztoka Odrzańska, wyspa Chełminek, na której można słuchać kormoranów, dzików, które tam mieszkają. Zalew Szczeciński, wielka kolonia ptactwa, kaczek. No, po prostu oaza
nie wiem jak nazwać inaczej, po prostu to miejsce jak niewielki rezerwat ptasi. No i część ujściowa, czyli Piana i przede wszystkim Świna, po której w tej karsiborskiej części jakby też zachęcam do zwiedzania Wyspy Karsiborskiej, te wszystkie miejsca w pobliżu Świnoujścia. To wspaniałe rezerwaty odrzańskiej przyrody, nawet jeśli jest już to Zalew Szczeciński, to tak naprawdę jest to po prostu dalsza część naszej wspaniałej wielkiej rzeki. No i ujście do Bałtyku, do Zatoki Pomorskiej, tak ją nazywamy dzisiaj. W niemieckich mapach jest to Odrzańska Zatoka. Zrozumiałe to jest chyba, bo to właśnie nasza Odra zasila to ujście i tworzy to niezwykłe piękno. Jakby teraz ta część muzyczna czy dźwiękowa, bo tu nie będzie muzyki, którą mam nadzieję znacie sobie, dacie sobie trochę czasu na to, żeby posłuchać tych nagrań. Polecam wam trzy takie albumy. Jednym z nich jest Dźwiękowy Szlak Odry. Jest to zbiór dźwięków, którymi zabieram was od źródeł do ujścia. Po kolei są tam nagrania właśnie tych źródeł, o których wam mówiłem i tych wszystkich miejsc mniej więcej, które wam tutaj opisywałem. Jest to album dźwiękowy, są tam dźwięki różne. Są tam wielkie koncerty przyrody, ale są tam też dźwięki industrialne, są tam też dźwięki portów. Są tam też, są tam dźwięki Odry, która ma bardzo wiele obliczy. Polecam wam taki album Zima. Jak się wpisze album Zima, jest to album złożony tylko i wyłącznie z nagrań terenowych, bo uważam, że zima jest najwspanialszym dźwiękowym czasie nad Odrą. Jest najgłośniejszym i najbardziej intensywnym czasem, bo po prostu intensywność tych ptaków jest tutaj duża. Polecam ten album, bo to tak naprawdę moim zdaniem jest najbardziej esencjonalną, jeśli chodzi o naturę, częścią brzmienia tej rzeki. Polecam też Dzikie Rzeki Wiatr, to jest taka kompilacja nagrań wiatru. Są to nagrania przyrodnicze, wiatr jest tylko pretekstem, bo są to, już tak powiem, podmuchy skrzydeł motyla i te wielkie sztormy, które one powodują, oczywiście w tym naszym lokalnym wydaniu, oddechy kruków, które przemieniają się w potężne wichury i deszcza, to wszystko jest tylko pretekstem do tego, żeby posłuchać dźwięków przyrody, dźwięków rzek w sposób uważny. Jak zrobić to najlepiej? Słuchawki, spokój, zamknięte oczy, kanapa, fotel. Czemu słuchawki? Dlatego, żeby nie stracić. Albo dobre głośniki, takie słuchanie z komórki spowoduje, że nie usłyszymy wszystkich dźwięków. A po co słuchamy dźwięków natury? Czy w ogóle dźwięków otaczającego nas świata? No też dlatego, że ta wibracja, te alikwoty, nasycenie dźwięków po prostu powodują, że dźwięki stają się częścią nas, w tym sensie, że tak jak koty mruczą po to, żeby się uzdrawiać, po to, żeby okazać swoje emocje, taki my słuchamy dźwięków natury tak naprawdę po to, żeby słuchać tych wibracji, bo być może mają one na nas wpływ. Przypominam, internet i Spotify to wymysł ostatnich lat, setki lat, ludzie robili to inaczej i kiedy prezentuję te nagrania, widzę, że wciąż jest potrzeba zanurzania się w taki świat. Świat wyobraźni, bo świat dźwięku to świat wyobraźni, świat zamkniętych oczu. Nie musimy znać nazw gatunków po to, żeby zachwycać się tymi nagraniami. Tak przynajmniej jest w przypadku moich nagrań. Staram się prezentować piękno, muzykę, która nie jest muzyką ludzką. To jest muzyka, którą my powtarzamy jako ludzie, ale tak naprawdę w tych nagraniach słychać źródło, esencję tego wszystkiego, ale też słychać przestrzeń, słychać też relaks. To wszystko, co daje nam kontakt z naturą. Oczywiście możecie posłuchać tych nagrań, ale najlepiej, co zrobilibyście, to gdybyście wybrali się nad rzekę. Dziś, bądź jutro, bądź pojutrze i chodzili nad nią regularnie. I zdejmowali słuchawki, i zdejmowali to wszystko, siadali i byli cicho. 10 minut ciszy powoduje, że świat wokół nas zmienia swoją barwę. A intensywność dźwięków staje się coraz większa. Natura otacza nas, my stajemy się jej częścią. Wystarczy tylko zamknąć oczy, wystarczy tylko odrobina ciszy, wystarczy tylko chęć wysłuchania tego świata, tej rzeki. Jeśli nauczymy się słuchać tej rzeki, nauczymy się słuchać siebie, to może świat
stanie się po prostu lepszy. Polecam tę naukę, a rzeka jest doskonałą przestrzenią do tego, żeby nauczyć się słuchać tego świata. Obiecuję Wam wspaniałe przeżycia. Wybierzcie się nad rzekę. Do zobaczenia i do usłyszenia nad rzeką, nad Odrą.